Witam Was ponownie w grze Assassin's Creed Odyssey. Ja jestem Sarge i ruszamy teraz przed siebie, gdzie, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, czeka na mnie kolejne zadanie w ramach wątku dotyczącego organizacji Sztych. Miejmy nadzieję, że w końcu uda nam się doprowadzić ten cały wątek do końca. Ja przejdę jeszcze tylko na chwilę do zadań, żeby sobie odpowiedniego questa oznaczyć. Muszę naprawdę tutaj twórców pochwalić, bo ten cykl zadań, jakimi się aktualnie zajmujemy, jest bardzo ciekawy. U wybrzeży Eubei zatopiono statek należący do Sztychu. Kassandra chciała zdobyć cenne informacje, ale musiała zmierzyć się z niebezpieczeństwami czyhającymi w głębinach. I tutaj w ruinach Eretrii mieliśmy spotkać się z naszym informatorem, który powinien nam co nieco zdradzić na ten temat. Widzę, że tutaj mogę sobie bez problemu to wszystko poprzeszukiwać i nie będę wzbudzał żadnych podejrzeń, więc oczywiście korzystamy z tego. Did I help you send you? Yes. Were you followed? No. Are you sure you weren't followed? Spokojnie. Even I can't be completely sure I wasn't followed. Then we're in great danger. I'm a Mystios. It's a dangerous line of work. Not like this. Not like the dagger. Their corruption, their reach, it's limitless. They're watching that shipwreck, and I don't doubt they're watching you. No dobra, przyznam szczerze, no nie byliśmy w stanie też się zorientować, czy ktoś nas rzeczywiście śledzi, więc nie możemy jej tego zagwarantować, że jesteśmy tutaj bezpieczni, ale jakby nie patrzeć, Kassandra też się potrafi obronić. How do you know the dagger is watching the shipwreck? I see them row out to it. Men dive down and never come up. Those who do are half drowned and terrified. They're forced to go back down again and again until they're dead. The dagger's looking for something and won't stop until they've found it. W takim razie Kassandra będzie musiała to odnaleźć pierwsza. What exactly went down with the ship? I'm not sure. All I know is that this particular ship was part of the Dagger's fleet. They keep trying to salvage whatever's down there. If it's important to the Dagger, then it's important to us. Tak jak mówiłem, trzeba będzie tam w takim razie popłynąć. How did you get involved in all of this? It was my master's boat that engaged the Dagger's ship. But he and many of his men perished in the ensuing battle. I will get whatever's down there. Thank you. Is there anything you need to know before leaving? Where exactly is the shipwreck? Directly south of here. You can't miss it. Some of the debris is still visible on the surface. No, ale skoro tam również załoga zatonęła, to możemy natknąć się też na rekiny. You must know a few things about Agapios. Oh, I could tell you many things about Agapios. But I'll tell you the only thing that matters. He's a good man. He values trust above all else. No my zbyt dobrze Agapiosa nie znamy, ale z tego co już zdążyliśmy z nim porozmawiać, no to rzeczywiście sprawia takie bardzo pozytywne wrażenie. I have enough to go on. Whatever's in the ship's cargo is of great interest to the Dagger. If you can get it, then maybe my master didn't die for nothing. Meet me down in Eretria when you're done. Okej. Z jakiegoś powodu gra znowu mnie informuje o łowcach nagród, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tych zasad. Pewnie dlatego dostaję taką informację, bo cały czas mnie jakiś najemnik goni. Dobra, zeskakujemy tutaj. Kurde, aż dych zaparło. Ale wiadomo, że to nie może mnie zabić, więc nie martwiłem się o to. I od razu ruszajmy tutaj. No przy okazji będzie to właśnie jakaś nieukończona jeszcze miejscówka. Zobaczmy. No bo mówię, tam gdzie mamy... O właśnie, tego się obawiałem. Tam gdzie mamy ciała pod wodą, to mogą szybko się zjawić rekiny. Na szczęście mamy tutaj łódkę. Co ciekawe, moglibyśmy też tutaj zadokować nasz statek. Ale nie będzie to konieczne. Podpłyńmy na razie kawałek tutaj. Debris from the dagger sunken ship. Może nawet uda się te rekiny tutaj zestrzelić, kto wie.
Nie wiem, czy stąd jestem w stanie. Jak najbardziej. Spróbuję trafić. Okej. Jest to oczywiście dość mocno naciągane, że strzelamy tutaj do wody i mimo, że te rekiny są tak głęboko, to i tak strzała z wielkim impetem go trafia. Tego będzie ciężko trafić, bo akurat tutaj się przemieszcza tuż pod moją łódką. No, jeszcze trochę, kurczę. Okej, wystarczy. Problem w tym, że ja jeszcze jednego nie oznaczyłem. There it is, the shipwreck. Teraz dopiero mam dwa wraki, znaczy dwa skarby z tego wraku. I ponieważ rozprawiłem się z rekinami, to możemy się dość bezpiecznie, mam nadzieję, tutaj zanurzyć. Nie będę już szukał może tych pokonanych rekinów, bo może mi zabraknąć powietrza, jak tak dalej pójdzie. Patrzcie, mamy nowy wygląd naszego statku odblokowany. Super. I zdobyliśmy to z jednej skrzyni. To dopiero ciekawe. W każdym razie tutaj jeszcze chciałem sprawdzić. Mamy rekina, ale jest też przede wszystkim skarb. An unusual blade. This must be what the dagger's after. Now to find the woman in Eretria. Kurde, ale wy to widzieliście? Sztylet Achillesa. Nie dziwne, że przedstawiciele tej organizacji tego poszukiwali. Wow, patrzcie na to. Dobra, dobra, wypływamy na powierzchnię szybko. Gdzie ja w ogóle mam moją łódź? Nie jestem pewien. A, z tej strony, dobra. Wrócimy w takim razie do tamtej kobiety. Tutaj sytuacja opanowana i jeszcze możemy zajrzeć sobie do ekwipunku w takim razie. I zobaczyć ten sztylet. Tego sztyletu używa się podczas składania ofiar w imieniu Achillesa. Aha, rozumiem. W ogóle zaopatrzyłem się w ten topór berserkera, który ostatnio też zdobyłem. Ciężką bronią też można sobie dla odmiany zawalczyć. Zobaczmy jeszcze ten statek. W takim razie pozwolę sobie zmienić wygląd. Chimera, przerażająca kreatura stanowiąca połączenie kozy, lwa i węża, zyskała sławę dzięki Homerowi, który opisał ją w uwielbianej przez wszystkich Iliadzie. W końcu zabił ją Bellerophont. Nie, inaczej, Bellerophont z pomocą Pegaza. No dobra, zawsze jakaś odmiana, prawda? To też ciekawe, że możemy nawet dodatkowy wygląd statku odnaleźć z jakiegoś powodu w jakiejś skrzyni. Nietypowe. Tym bardziej oznacza to, że warto przeszukiwać takowe skrzynie właśnie. Jeszcze na chwilkę zerknę sobie na mapkę, bo chciałem się upewnić, jak tutaj ta okolica wygląda. Były dwa znaki zapytania, ale drugi jest trochę dalej jednak. No dobra. Tak na marginesie i tutaj mogę co nieco sobie pozdobywać. No i wygląda na to, że tamta kobieta czeka na mnie w tym samym miejscu co wcześniej, tak? A nie, ona wcześniej była tam wyżej. These ruins are a good reminder of the devastation the Persians left behind. Keep your eyes on your work. Tutaj ludzie próbują to przynajmniej częściowo odbudować. We've seen you, Watson. Tell me why. What's your interest in the shipwreck? Interest? No, I have no. Don't lie to me. Ożeż, kurde. Powstrzymajmy to. Jeszcze jeden. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że może uda się tutaj wykonać jakąś kombinację zabójstw przy użyciu naszej włóczni Leonidasa, ale jednak musiałem z tego zrezygnować.
Trzymać się w ogóle z daleka od tej kobiety, żeby przypadkiem ona tutaj nie oberwała w trakcie tej walki. Dobra, ale muszę też się podleczyć troszeczkę. I widzicie w akcji właśnie ten topór berserkera przy okazji. Lecisz. Niestety nie ma zbyt dużej wysokości, żeby to go zabiło. Jeszcze ten. Dobra, i został ostatni już tak naprawdę tylko. Mamy blisko łowcę nagród. Ujawniono nowego najemnika. No to jeszcze zawalczymy w takim razie. Kimone Startaru. To kobieta, którą otaczało mnóstwo mitów. Mówi się, że jej włosy zamieniały się w ogień w chwili, gdy zabijała. Z pewnością była zabójczynią, a jej oczy płonęły gniewem, ale dla wielu ludzi była czymś więcej. Zabijała zawsze świadków swoich czynów, więc trudno określić pochodzenie tych mitów. Gdy jest blisko śmierci, wpada we wściekłość. Otrzymuje mniejsze obrażenia od ataków dystansowych. No dobra, zawalczmy w takim razie. Zapraszam. Aj, kurde, chciałem też ładowany atak wykonać. Jedno trzeba przyznać, potężna z niej kobieta. W porównaniu do niej, Cassandra jest, kurczę, tutaj drobniutka. Mimo, że nasza bohaterka przecież też jest doskonale wyćwiczona i umięśniona, co oczywiście jest wymagane w fachu Cassandry. Nasza bohaterka nie mogłaby być dobrą najemniczką, walczącą w odpowiedni sposób, gdyby nie była wyćwiczona. Dobra. Ach, kurde. Chciałem wykonać kopnięcie. No i patrzcie, znowu tego uniknęła, no. Najlepsze jest to, że tam ta kobieta sobie tak spokojnie teraz stoi obok, kiedy my tutaj sieczemy się nawzajem. Widzę, że ja jej nie zrzucę za bardzo. Teraz też się nie udało, niewiarygodne. No, jeszcze jeden cios i myślę, że to wystarczy. Nie mam pytań. Mamy zatem pokonanego kolejnego najemnika. Cały czas jesteśmy tutaj w obrębie tego siódmego stopnia. Specjalnie właśnie nie wykupuję nagrody za Cassandrę, żeby prędzej mnie tutaj jakiś najemnik zaatakował i wtedy mam szansę kogoś takiego pokonać. W każdym razie najwyższa pora, żeby pogadać z tą kobietą. Pewnie będzie wkurzona, że ktoś nas widocznie jednak rzeczywiście śledził. Are you hurt? I... Don't be afraid. You're safe. Thank you for saving my life. Did you find anything? I found this blade, covered in strange markings. The important item the dagger was after was... a dagger? This blade! It's used for sacrifices in the name of Achilles. That dagger must be devoted to him. Find the right temple of Achilles, and you'll find the dagger. But which is the right temple? What will you do once the dagger's gone? It'll be nice to live without fear, but I'm still a slave without a master. A slave without a master is free. Powinna się cieszyć. Agapios will know when I show the blade to him. You should find a safe place to lie low until this is over. There's nowhere for me to go. I only have the clothes on my back. Dajmy jej trochę pieniędzy w takim razie. Wspomożemy ją. Here. This should help you get started. Thank you, Mistios. I'll never forget what you've given me. Freedom. That's the last of Agapios' leads. Better tell him what I've learned. He isn't going to want to hear this. No właśnie, szczególnie ta informacja o tym, że potwierdziła się tożsamość przywódcy Sztychu. Najwidoczniej jest to właśnie brat Agapiosa.
Agapias tutaj jeszcze tak trochę ślepo wierzył w to, że może uda się jakoś zakłamać rzeczywistość, że albo okaże się, że to nie jest brat Agapiosa, a nawet jeśli, to że jakoś tego brata będziemy w stanie nawrócić. Ale patrząc na to, jak ta organizacja Sztych już jest rozwinięta od dłuższego czasu, no to absolutnie nie ma mowy o tym, żeby brata Agapiosa jakoś spróbować przeciągnąć na swoją stronę. To już jest najwyraźniej człowiek, który od dłuższego czasu ma jakieś tam swoje przedziwne wartości i swoje motywacje. Tymczasem trzeba pokonać tego niedźwiedzia. Jeszcze raz. Wykorzystam wszystkie te strzały drapieżcy, żeby zadać jak największe obrażenia. Dobra. Może z daleka właśnie będę w stanie jeszcze ostrzeliwać. Tylko nie mogę pozwolić, żeby ten niedźwiedź mi uciekł. Dobra. Pobiegnę za nim jak najbardziej. No i udało się. Zabite zwierzę alfa. Przy okazji kolejne dwa niedźwiedzie przede mną. Spróbuję chyba też zawalczyć od razu. A zaraz później będziemy się zapewne przenosić do Agapiosa. No bo zanim właśnie przeniosę się do Agapiosa, to no siłą rzeczy chciałem tutaj sprawdzić tę lokację, która chodziła mi po głowie już od dłuższego czasu, patrząc na to, że mieliśmy tutaj te dwie nieukończone lokacje, ale teraz mamy już to rzeczywiście za sobą, więc tak to wygląda. Nadal jeszcze nie byłem tutaj w tym regionie, co ciekawe, no ale to może innym razem, a teraz najlepiej będzie też przenieść się tutaj szybką podróżą. Osobiście jestem naprawdę ciekaw, jaka będzie reakcja Agapiosa na to wszystko, czego się w ostatnim czasie o organizacji Sztych dowiedzieliśmy. W każdym razie poznaliśmy już też miejsce, do którego będziemy musieli się dostać, chociażby też w ramach zadania wykonanego w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam. I zanim podejdę jeszcze do Agapiosa, to chciałem sobie odznaczyć to aktualne zadanie. Zobaczyć, co mamy napisane na jego temat, chociaż nie zawsze warto to tak czytać, bo czasem zdradza nam to dopiero coś, czego się dowiemy z danej rozmowy, ale akurat w tym przypadku nic takiego nie miało miejsca. Agapios czeka dokładnie tam, gdzie spotkaliśmy go również wcześniej. I mamy też tego sędziego, dla którego Agapios właśnie pracuje. You've returned. What did you learn? The Dagger's base is on Skyros. They seem to be planning a ritual at the Temple of Achilles. What did you learn about my brother? Is he alive? Is he the Kingfisher? No cóż, nie ma sensu ukrywać przed nim tego. Powiedzmy prawdę. I'm sorry, Agapios. Neritos is the Kingfisher. The Dagger is his operation. Neritos always was getting himself into trouble. A temple to Achilles on Skyros, you said? Agapios! Stop! Slave! Stop, slave! Guards! Guards! No! That man earned his freedom long ago. Oh. Proszę. Thanks to you, the dagger's true face has been revealed and Emvia has a chance at survival. You've earned your reward. Though I fear victory will not be as simple as storming Skyros, the Kingfishers hid in the shadows for decades. There will be more to do before the end. Help me. Help Emvia. Po to rozpoczynałem ten wątek, żeby to w końcu zakończyć. I'll see what I can do. Good. Good. I'll lead the small force to Smuggler's Dock on Skyros. Meet me there, and together we'll finally crush the dagger! O kurczę, to będzie ciekawe,
I bardzo mnie zaskoczyło, że ten sędzia pozwolił odejść Agapiosowi. Swoją drogą, czy to jest właśnie on? Najwyraźniej, czyli nie uciekł za daleko, ale też nie mogę z nim porozmawiać. Dotrzyj do portu przemytników na Neskiros. Ja się tylko zastanawiam, gdzie jest ta wyspa. A, ja już na niej byłem, więc to też się zgadza. Właściwie byłem tylko na chwileczkę, żeby sobie odblokować punkt szybkiej podróży. Jak się okazuje, całkiem słusznie, bo jak widzicie, teraz będę mógł tam się wybrać. Ale wiecie co? Ponieważ po opuszczeniu danego regionu, czy w tym przypadku wyspy, odnawiają się te wpływy danej władzy, w tym przypadku spartańskiej, to teraz jednak wykonamy sobie podbój kolejny i pomyślałem sobie, że dla odmiany pomożemy teraz Atenom. Jest też oczywiście taka opcja, pamiętajmy, że w tej grze nie ma to żadnego znaczenia, której stronie konfliktu będziemy pomagać, bo możemy sobie zmieniać te strony konfliktu jak rękawiczki i tak naprawdę w żaden sposób nie wpływa to na opowiadaną historię. Więc też warto o tym pamiętać. I ponieważ ten teren już znamy, może najlepiej będzie, jeśli spotkam się z wami tutaj, gdzie wyeliminowałem tego niedźwiedzia jeszcze kilka minut temu. No i proszę bardzo, jesteśmy już właściwie na miejscu, więc teraz rozumiem, że będę musiał tędy wyruszyć. Jeszcze raz zajrzymy sobie na mapkę i oznaczymy właśnie tutaj armię atakującą. Będzie to pierwszy raz, kiedy rozegramy sobie podbój po stronie Ateńczyków. W dodatku właśnie będziemy po stronie atakującej, a to oznacza, że możemy tutaj dostać lepszą nagrodę, choć jednocześnie też po stronie atakującej jest trudniej. Ale to nie powinno nam przeszkodzić w wygraniu tej bitwy. Czyli po tym, jak właśnie wygramy tę bitwę, no to wtedy ta wyspa będzie pod ateńską władzą dla odmiany. Ale jeszcze raz powtórzę, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia dla opowiadanej historii. Możemy non-stop sobie zmieniać zdanie i raz walczyć po stronie Ateńczyków, a raz po stronie Sparty. A teraz właśnie zawsze będzie to trochę inne podejście do tej walki. Tutaj musimy pogadać. Look like you can handle a blade well enough. We're making a decisive push on Spartan borders and we need all the help we can get, including yours. Ta jego mimika trochę przesadzona chyba. All right, I'm in. Glad to hear it. Let's send those Spartans to Hades. For Athens! For glory! Za każdym razem jak mamy podbój w jakiejś innej lokacji, to przynajmniej właśnie widzimy zupełnie inne tereny, na których walczymy. Rozumiem, że jest to mniej więcej w okolicy tego miejsca, gdzie ja sobie rozpocząłem ten podbój. W każdym razie ponownie skupiamy się na kapitanach. Tutaj mamy jednego przed sobą. To najbardziej obniża siły naszych przeciwników, a w tym przypadku jest to Sparta. Bardzo dobrze, że wybrałem sobie teraz ciężką broń, bo będę w stanie tutaj przebijać obronę takich gości z tarczami. Poza tym obrażenia też zadaję spore, jakby nie patrzeć. Mam broń na swój aktualny, czyli 19 poziom doświadczenia. Proszę, proszę. Całkiem fajnie to poszło. Na razie minimalna przewaga Ateńczyków, jak widać po tych paskach. Niemalże na równi mamy oba paseczki. Ale to się będzie stopniowo zmieniać, jak będziemy atakować kolejnych kapitanów. No i pamiętajmy też o tym, że kiedy ja właśnie atakuję, to muszę zdecydowanie szybciej ich eliminować, no bo właśnie to zajmuje więcej czasu. Muszę też zdecydowanie częściej korzystać z tych dodatkowych umiejętności, żeby nie marnowała się adrenalina przy okazji. Proszę bardzo. Nie no, to jest super, że właśnie jak wykorzystujemy sobie ciężką broń, to wtedy obrona przeciwnika przy wykorzystaniu tarczy w ogóle nie zdaje egzaminu. Co tu się dzieje teraz? Ha!
Patrzcie. Wow, ano tak, też o tym słyszałem, że jeśli akurat ścigają nas najemnicy, to oni tutaj mogą nas zaatakować w trakcie takiej potyczki. Co nie jest najlepszym rozwiązaniem dla mnie, bo to mi jeszcze utrudni sprawę. Nymfodoros, zwany płomieniem, całe swoje życie związał z ogniem. Początkowo wyglądało to na przypadek, ale teraz wiemy, że to nieprawda. Nymfodoros został sierotą w młodym wieku, gdy jego rodzice zginęli w pożarze domu w biednej dzielnicy Aten. Pożary wybuchały wokół niego przez całe życie. Oczywiście to on je wywoływał. Dobra, rozprawmy się z nim, ale to nie będzie proste. No bo to już jest cięższy przeciwnik i jeszcze, kurde, zadaje dodatkowe obrażenia od ognia. Oj, nieciekawa sytuacja dla mnie w tym momencie, żeby z nim powalczyć. Bo patrzcie, błyskawicznie prawie całą energię życiową mi odjął. Zaraz w ogóle tutaj spłonę, jak tak dalej pójdzie. Nie chcemy tego, co to to nie. Dobra, dobra. Nie mogę dawać się trafiać, bo wtedy tracę mnóstwo zdrowia. I szczerze mówiąc, muszę rozważyć zmianę broni, bo akurat tutaj ta broń ciężka jest zbyt wolna. Ewentualnie zdecydowanie częściej muszę wykorzystywać jednak ripostę w takim razie. Kurde, też wyeliminować tych pomagierów tutaj, bo oni będą wciąż mi przeszkadzać. Ale najgorsze jest to, że ja teraz stracę mnóstwo czasu na tę walkę i się jeszcze w końcu okaże, że nie będę w stanie wygrać tej bitwy. Dobra. Strasznie dużo tutaj zdrowia straciłem. Ale się porobiło, co? Naprawdę nieciekawie. Kurde! W ostatniej chwili się jeszcze podleczyłem, ale naprawdę źle to wygląda. No nie, no serio? Że ja go naprawdę nie trafiłem, to jest szok. Dobra. Dawać mi tego jeszcze. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. Fatalna sprawa, no. I patrzcie, ciągle się następni mną interesują i mnie tutaj atakują. Ale dobra, załatwiłem tego przynajmniej. Nie. Wykonywać te właśnie riposty częściej. Zdecydowanie. Dobrze. Okej. Ale patrzcie, że w tym momencie Sparta wygrywa. Dość znacząco, bym powiedział nawet. Ostatni segmencik adrenaliny, kurde. Niedobrze, niedobrze. Nareszcie. Otwórz menu najemników, jeszcze chciałem sobie to oznaczyć. Ale kurde, no naprawdę tutaj dużo czasu straciłem, ale to dobrze, bo dzięki temu będzie trudniej, a zarazem ciekawiej. Dobra, zabij wrogiego kapitana. O Jezu, nowy najemnik, no chyba sobie żarty robicie w tym momencie. Oni się ciągle będą pojawiać, bo jeśli tak, to naprawdę tutaj nie będę miał szans. Dobra. Na razie skupiam się ciągle na tym, bo naprawdę tutaj ciężko będzie wygrać w tym tempie. Dobrze, załatwiony. Ale to i tak nie zmienia faktu, że wciąż przegrywamy. Kurde. Emocje są, no nie mogę tego zaprzeczyć. Dobra, 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 bo tamtego mam atakować teraz, kurde. Też za dużo czasu trochę straciłem. Mam nadzieję, że to nie jest najemnik, co? Chyba nie. Atakuj go teraz. Dobrze. No, zdecydowanie teraz przyspieszyłem. To nie da się ukryć. I mniej więcej wyrównałem stan bitwy. Oby tak dalej. Dawać mi, kurde, kolejnego najemnika. Muszę chwilę poczekać, aż się pojawi.
Nie. Idealny unik. Dobra. No kurde, co z tym najemnikiem? Znaczy nie najemnikiem, tylko kapitanem chciałem powiedzieć. I tutaj go mamy. Więc od razu atakujemy. Wycofaj się. Ajajaj. Wciąż będą tutaj napierać. Aj, niedobrze. Dobra, nie wiem czy trafiłem, szczerze mówiąc. Mniejsza. Ależ wyrównana walka, coś niesamowitego. Kto by pomyślał, co? Że tak to się tutaj potoczy. Dobrze. Dawaj go jeszcze. Rewelacja. Kurde, minimalna przewaga Ateńczyków w tym momencie. Chyba wygrałem. Wow. No to dopiero była ciekawa bitwa, musicie przyznać. I jest zwycięstwo. O, ciekawe, że dostałem tylko jedną broń. Powinienem dostać dwie przecież epickie bronie, tak naprawdę. Kurde, i tutaj mamy zabitych żołnierzy, także jeszcze najemnika. Ale zastanawiam się właśnie nad jednym, bo raczej miałem informację, że kiedy jestem po stronie atakującej, to powinienem dostać dwie sztuki epickiej broni. Tutaj była tylko jedna, zdobiony łuk. Więc muszę obejść się smakiem, musi to mi wystarczyć. No i do tego jeszcze nowy grawerunek. Fajne przy podbojach jest to, że naprawdę sporo punktów doświadczenia też za coś takiego dostajemy. I teraz mogę sobie w końcu pozwolić na umiejętność, na którą czekałem. Przełamanie tarczy. Rozbijaj niewielkie tarcze, zadając 150% obrażeń wojownika. Dobra. Przypisz tę zdolność, aby jej używać. Przełączyć menu. O właśnie. I tutaj... Czekajcie. Nie przypisałem sobie tego w końcu. Dobra. Żebym tylko pamiętał, bo to już jest dość skomplikowane, bardziej niż wcześniej, że trzeba jeszcze dół wcisnąć w międzyczasie. No ale dobra, będę to ogarniał na bieżąco. I tak to będzie zdolność wykorzystywana tylko przy przeciwnikach z tarczą. Tu się w międzyczasie pojawiła informacja o tym najemniku jeszcze. Ale ja chciałem zobaczyć mapę, dlatego że jeśli jestem tutaj niedaleko, to odkryjemy sobie jeszcze tą górę, którą mamy przed sobą. Może nawet zajrzymy do tego znaku zapytania, zobaczymy co to za miejscówka. O ile to nie jest jakiś wielki fort, no to możemy się ewentualnie za to zabrać. Tutaj przy okazji pozbieram jeszcze trochę łupów, bo też oczywiście jest to możliwe. Zawsze po takiej stoczonej bitwie, szczerze mówiąc, warto przejechać i pozabierać co się da, a przynajmniej większość tych rzeczy. No i dobra, którędy teraz? Myślę, że tutaj będziemy mogli się wybrać, bo tam mamy rzeczywiście jakieś miejsce zajęte przez przeciwników. Chociaż ciekawostką jest to, że było tam na czerwono, tak jakby nadal Sparta urzędowała. To jeszcze będę musiał sprawdzić ewentualnie na mapce, ale przecież powinno to być teraz po stronie Ateńczyków jak najbardziej. O, już widzę, że mamy też punkt widokowy, a więc jednocześnie punkt synchronizacyjny. I mamy przed sobą zwierzę alfa. Zaraz zobaczymy, o jakie zwierzę chodzi. Jezioro Hery. Będzie dzik. No dobrze, na pewno nie tak trudny do pokonania jak dzik kalidoński, więc spokojnie. Damy radę, myślę. Parę razy trzeba będzie trafić. Ej, serio? Jakim cudem ja go nie trafiłem? Jeszcze raz. No, co jest grane? No nieraz ta strzała przelatuje przez tego dzika, no kurde. Gdyby nie to, to może już nawet bym go pokonał, a tak? Muszę jeszcze zawalczyć bezpośrednio. Ale też jest, kurde, naprawdę sporych rozmiarów, trzeba przyznać. Dobra, jeszcze jedno uderzenie wystarczy.
To było na tyle. I od razu zmierzamy przed siebie do punktu widokowego w takim razie, bo przyda się jak najbardziej kolejny punkt szybkiej podróży. Od razu przywołam sobie jeszcze wierzchowca i zobaczę, jak ten region na mapie tutaj wygląda. Patrzcie, będziemy mieli jeszcze jedno zadanie na tej wyspie. To też się tym zajmiemy prędzej czy później. A na razie zaczekajmy na wierzchowca i ruszajmy rzeczywiście tutaj. I myślę właśnie, że na tym punkcie widokowym będziemy mogli sobie ten odcinek zakończyć. Kopalnia miedzi przed nami. Świątynia Artemidy Amaryzji. O, to ta kopalnia miedzi to było jeszcze coś innego jednak. Ciekawe. No, bo tutaj jest ta świątynia. Czyli tamten znak zapytania, który był w międzyczasie, jeszcze mi się, kurczę, odznaczył najwyraźniej, odkrył w sensie. No to wygląda. Pozwolę sobie tutaj najpierw coś zebrać i za chwilę będziemy się wspinać. O! Nie wiem, czy stąd. Nie no, może lepiej od razu wespnijmy się tutaj, gdzie trzeba, żeby później nie było problemów z przeskoczeniem na miejsce. O, a widoczek też będzie ładny, bo akurat mamy do czynienia z zachodem słońca. Idealnie po prostu nam się ten widok wpisuje w klimat trwającej jesieni. Super to wygląda. No i pozwolę sobie właśnie zobaczyć jeszcze, jak to wygląda tutaj. No rzeczywiście, ujawniła mi się ta kopalnia miedzi na mapie, ale kto wie, może się okaże, że to zadanie będzie mnie tutaj prowadzić. Następny odcinek zaczniemy sobie tutaj zapewne, od Zatoki Głazów i będziemy musieli przedostać się na drugi koniec tej wyspy. No, ale widzicie jednak, że jest tutaj jak najbardziej ateńska władza. Zresztą wyspa Skiros się jak najbardziej zalicza do jednego regionu, tak jak... No, w pewnym sensie przynajmniej, bo wyspa Abantis to mi tutaj pokazuje. Aczkolwiek tutaj jest niby oznaczone oddzielnie dwie lokacje. Ale właśnie mamy obie wyspy jako te wyspy Abantis. No mniejsza z tym, jeszcze odznaczmy sobie nowości w ekwipunku, bo w sumie nie zobaczyłem. Ten hełm najemnika jest gorszy od mojego aktualnego kapturka, ale dostałem też lepszy łuk, zdobiony tym razem. Ładnie wygląda i z niego sobie będziemy korzystać. W tym momencie jest to najlepszy łuk, jaki mogę mieć. W takim razie wykonujemy skok wiary i takim oto akcentem się z wami pożegnam. Zostawcie kciuka w górę, jeśli materiał wam się podobał, a my usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!